Jak to się zaczęło? Przez zupełny przypadek. Zaczęło się... jak sobie przypomnę. No, zaczęło się przynajmniej 6 lat temu. Nie mam zielonego pojęcia. Początek Grande jest trochę we mgle. A potem szukałam koleżanek, które będą festiwal robić razem ze mną. Granda dobry! Granda dobry! Zaczęło się 5 lat temu od telefonu od Marity, która powiedziała, że ona by bardzo chciała, żeby w Poznaniu powstał festiwal kryminału. Chciałaby fajną imprezę dla fanów literatury popularnej. W rozmowie telefonicznej z Maritą stwierdziłyśmy, że chyba trzeba coś w Poznaniu namieszać w życiu kulturalnym. Bo inne miasta miały swoje festiwale, a Poznań nie miał. Więc dlaczego nie? Przez przypadek przy kolejnym piwie porozmawiałyśmy, że wszystkie czytamy kryminały i ja dołączyłam na samym końcu, dlatego że potrzebowały kogoś do czarnej roboty. Stałam kiedyś z Maritą i ona mi powiedziała, słuchaj, robimy taki festiwal. Ja jej powiedziałam, jak potrzebujesz pomocy, to powiedz. Ona powiedziała, nie, ja już mam pomoc. Po czym zadzwoniła do mnie 5 minut później i powiedziała, wiesz, a może jednak. I tak od słowa do słowa, w zasadzie w kilka miesięcy wymyśliłyśmy formułę. Miałyśmy duże obawy, a okazało się, że pomysł jest dobry i się podoba i się dzieje. No to jest wspaniałe doświadczenie. To jest poza wszystkim, poza oczywistym jakby festiwalem i poza tym, że przychodzą ludzie i że wszystkim się podoba i że nam się podoba. To jest przede wszystkim takie otwarcie sobie drzwi do znajomości z ludźmi, których by się nigdy nie poznało. Nie mielibyśmy okazji poznać nikogo z Zakładu Medycyny Sądowej. Nie moglibyśmy poznać wspaniałych fachowców od kryminalistyki. I w jakimś sensie festiwal jest też dla nas samych, dla nas. On nas i rozwija i daje nam możliwości poznawcze takie. Naprawdę fajna przygoda. Jesteśmy szczęśliwe, że się rozwijamy, że się zmienia. Przenosimy się, w tym roku już jesteśmy w innym miejscu, jesteśmy w Hance, którą musiałyśmy wybrać, ponieważ okazywało się, że nasze poprzednie miejsca były za ciasne, co oznacza, że przybywa nam fanów, przybywa osób, które są zainteresowane festiwalem. Cieszymy się z radości, jaką widzimy i w internecie, i tutaj szczególnie przez cały rok w internecie, a tutaj na festiwalu, patrząc na to, jak oceniają i jak cieszą się z Grandy odbiorcy. Ponadto wreszcie zorganizowałyśmy konkurs i przyznałyśmy swoją nagrodę, czyli czarny kapelusz dla najciekawszej postaci literackiej. Bomba z powieści Marty Grudowskiej. Zaczynanie czegoś, co nie istniało, jest niesamowite, a patrzenie na to, jak to coś się rozrasta, jak dojrzewa i jak staje się coraz lepsze, i to nie tylko z naszego punktu widzenia, ale z punktu widzenia tych, którzy przychodzą na Grandę, czyli naszych gości, publiczności, ale też pisarzy, specjalistów, to jest coś, czego nie można porównać z niczym innym. Co dalej? Mamy nadzieję, że dalej będziemy się rozrastać, aczkolwiek chcemy utrzymać taką formułę bardzo swobodną, takiej atmosfery, gdzie wszyscy mają możliwość porozmawiania z autorem, gdzie wszyscy mogą spotkać się w kuluarach, spędzić trochę czasu nieformalnie. Plany? Myślę, że jutro zaczniemy o tym myśleć. O, to będzie się teraz rodziło w bólach przez następne 2 miesiące. Bo my mamy zawsze milion planów, a potem musimy zrobić tylko z tego 1-3-dniowy festiwal. Pomysłów myślę, że mamy na jakieś 95 lat, więc do setki jesteśmy w stanie dociągnąć. Patrząc na to, ilu jest piszących kryminały, gości mamy zapewnionych na najbliższe lata, patrząc, jak bardzo nam się publika rozrasta, nie boję się, no tylko żyć nie umierać i rozwijać się dalej. No... Granda to przedsięwzięcie całoroczne. My za chwilę odpoczniemy, a potem będziemy knuć nad następną Grandą i musimy się tutaj przyłożyć, no bo
jeżeli co roku jest lepsza i co roku jest fajniejsza i za każdym razem słyszymy, ta edycja była najlepsza, to znaczy, że ta następna musi być jeszcze bardziej najlepsza. To nie jest proste, ale możliwe. Zapraszamy!